Hej ludziska, z tej strony Donner, witam w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Ten odcinek będzie takim odcinkiem bonusowym, z tego względu, że oczywiście jeśli chodzi o Resident Evil 2, to już przeszliśmy sobie kampanię Leona, kampanię Claire, potem kampanię Claire, kampanię Leona, raz jeszcze na live'ach, chociaż nie, to było odwrotnie akurat, najpierw na odcinkach grałem kampanię Claire A, potem Leon B, no i na live'ach zrobiłem to odwrotnie. W każdym razie, teraz musimy jeszcze sobie ograć te całe specjalne scenariusze. Mamy trzy te scenariusze. Mamy The Force Survivor, mamy Tofu i mamy jeszcze Extreme Battle Mode. Bo to tutaj to akurat nie jest żaden scenariusz, tylko galeria, galeria zdjęć, koncept artów, tego typu rzeczy. Tam chyba też są modele 3D. Nie pamiętam, czy wam to pokazywałem. Chyba wam tego nie pokazywałem. Więc pewnie też wam to pokażę w którymś z tych bonusowych odcinków. W każdym razie, w tym odcinku bonusowym planuję przejść ten tryb The Force Survivor i powiem wam tak, że jeśli chodzi o The Force Survivor, ja w niego grałem, ale to grałem w niego, żeby was nie skłamać, powiem, że kilkanaście lat temu, bo konkretnie wam nie powiem, kiedy grałem, ale na pewno było to kilkanaście lat temu. I pamiętam, że wtedy dla mnie był to dosyć wymagający tryb. Nie będę ukrywał. Kilka dni temu też sobie zobaczyłem tak mniej więcej przejścia takie na szybko tego trybu. Ale tylko raz to oglądałem, a wiecie, tak ciężko zapamiętać, jak się raz coś takiego obejrzy, więc... I to też było kilka dni temu. Także nie gwarantuję, że mi to się uda za pierwszym razem zrobić. Raczej obstawiam, że nie, że będzie ciężko tutaj. Ale nawet jak się mi uda to przejść, to i tak jeszcze czeka na nas to całe tofu. I to całe tofu, z tego co się orientuję, jest dokładnie tym samym co The Force Survivor, ale o wiele, wiele trudniejsze, bo nie mamy dostępu do broni. I akurat na tofu nie patrzyłem w ogóle i szczerze mówiąc nie wiem, czy podołam. Zobaczymy. Jeżeli się mi nie uda tego przejść, no to... To trudno. Ale mam nadzieję, że jednak to zrobię. W każdym razie, rozpoczniemy sobie The Force Survivor. Swoją drogą też miałem właśnie to na live'ach przechodzić, ale jednak zdecydowałem się, że po prostu to przejdę na odcinkach i tyle. Na odcinkach lub raczej na odcinku jednym, ponieważ jest to dosyć szybki tryb. Oby tylko poszło bezproblemowo. Alpha team here. Mission accomplished. Roger. We'll rendezvous at the meeting point. Okej, musimy się dostać na posterunek policji na drugie piętro. W tamtym miejscu jest to całe lądowisko helikopterów. Tam musimy się właśnie dostać. The door won't open. Okej, czyli jedna ścieżka, jaka nam pozostaje, to jest właśnie ścieżka tutaj. Ten czas... Czy musimy się spieszyć czegoś specjalnie? Nie sądzę. Ten czas chyba tylko się odnosi do naszego rankingu, chociaż tego nie jestem pewny. Niemniej jednak, o co chodzi w The Force Survivor? The Force Survivor. Chodzi tutaj o to, żeby dostarczyć właśnie tą próbkę wirusa G na lądowisko helikopterów, ponieważ stamtąd będzie ewakuacja. Tak wygląda nasz asortyment i nie ma takiej możliwości, żeby tutaj podnieść jakieś dodatkowe rzeczy w trakcie tego trybu. Czyli to, co teraz mamy, jest już takie, powiedzmy, ostateczne. Nic innego nie otrzymamy. Więc po prostu trzeba uważać. Szczególnie, że nie mamy zbyt dużo leczenia, więc no może być ciężko. Jeśli chodzi o mapę... No wiadomo chyba, w jaki sposób mamy się wydostać stąd, prawda? Kto oglądał moje serie, ten wie na pewno, jak wygląda mapa w tej grze. Także raczej tam nie będę zerkał. Tak sobie jeszcze patrzę w te files, czy coś mamy dodatkowego, ale nie mamy. No nic. Zobaczmy. Już jakiś zombiak. Ja się tutaj postaram jak najbardziej unikać ich, jak tylko się da. No bo wiadomo, jest ich całkiem sporo tutaj. Oh. No, to powiem wam, już chyba ciężko będzie ich uniknąć. Już się wpieprzyłem trochę w malniok. Oj, tak. Już to spieprzyłem. Ale mówię wam, ja w ten tryb nie grałem bardzo długi czas. Także nie ma się mi co dziwić. Byłbym w szoku, gdybym dał radę to przejść za pierwszym razem. No cóż. Okej, ciebie wyminę.
jakoś. Ciebie też. No to wyminęłem, brawo ja. W ogóle może bym sobie też od razu przeładował, bo tutaj w różnych sytuacjach będziemy na pewno. I kto wie, może ten dodatkowy nabój im naprawdę ulatuje dupę. Tutaj zawsze omijam tych, te pajączki, nawet grając kampanię omijam, więc tak samo tym razem wolę je ominąć. Wow. Okej, o kurde, ciebie tam nie widziałem. O nie, wiedziałem, że ty żyjesz. Wiedziałem, zobaczyłem właśnie, że ruszałeś głową. Nie tego się spodziewałem, a w sumie powinienem się spodziewać. O, nie w tego miałeś mierzyć go, nie. Ale idzie beznadziejnie, ludzie, ja pierdzielę. Ja już w ogóle przestałem chyba ogarnąć, jak się gra w Residenta 2. Za dużo czasu minęło od mojej serii. Potem byłem skupiony na trójeczce, potem jeszcze na czwóreczce i dopiero teraz wracamy do dwójki. Tak to właśnie, kurde, jest ludziska potem. Chociaż kurde, ja wam właśnie mówię, że teść nie da dostać nigdzie indziej. Nie, nie powiedziałem wam tego. Ale tak, wydaje mi się, że nie da się nigdzie indziej dostać, że nie ma żadnych przedmiotów. Ale może coś by tam było. Ciężko powiedzieć, bo w sumie tam nie wchodziłem. Z pistolecika. Właściwie, jak ma być szczery, to wydaje mi się, że w remake'u jest o wiele trudniejszy ten tryb. Ale może to teraz tak się mi tylko wydaje. Chociaż wątpię, by mi się to wydawało. Raczej jest on trudniejszy w remake'u. Szczególnie też, że mapa w remake'u jest przecież większa niż to, co mamy tutaj. Tutaj właściwie już no chyba ponad połowę mam przejdzione, tak mi się zdaje. Tej amunicji też jest całkiem sporo. Ja tak troszkę zbyt zachowawczo staram się grać tutaj. Tak wam powiem. Dobra. Tutaj będzie ich masa? Będzie ich masa. Ale spodziewałem się. No nie, przeładowanie, widzicie ludzie? O tym właśnie mówię, że warto jest przeładować tą cholerną broń. Szybko. Lecisz. Nie dość też, że właśnie trasę troszkę pamiętam, to i tak ten filmik, który obejrzałem, nie oglądałem go w całości, rozumiem. Tak sobie lekko zeskipowałem go, ale właśnie wiem mniej więcej, jak się tutaj poruszać. W tym trybie. Dlatego też wiem właśnie, w którą stronę iść. O nie! Nie wiem, dlaczego zacząłem biec. Nie powinienem biec. Oj, nie powinienem biec. Błagam. Czekajcie, teraz wolę już iść pomalutku. Tutaj, jak się nie mylę... Tak, nie mylę się. Tu są ci. Ja pieprzę. Ty już leżysz? Co? Wow. Door won't open. Okej, czyli jednak. Te wszystkie drzwi, które tam mijaliśmy, prawdopodobnie też były pozamykane. Dobrze, nie sprawdzałem. Wiecie co? Zaczekam na niego. Albo nie, nawet zrobię coś innego. W ten sposób go załatwimy. Nie! Wow, naprawdę, gro. Okej, nie żyje. Nie walnij mnie, nie walną mnie na szczęście. Wchodzę do nowego pomieszczenia, to chyba wolę mieć naszykowany magnum. Zarąbiście. Jeszcze. No nie gadajcie. Aha, jeszcze poison jest. Nie no. To jest GG. Tego się już nie da uratować.
Co tutaj mamy w ogóle? Czy to jest Mr. X tutaj? Nie. Aha. A, ja nie mogę nawet biec szybko. O Boże. Jestem na piernięcie w tym momencie. Jeszcze te parówy. No kurde. Nie mam jak go trafić, bo jest za daleko. Szybko, 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 szybko. Jasny gwint ludziska. Poczekajcie, weźmy to. Dobra, o nie. Leżą wszyscy? Leżą wszyscy. Czy naprawdę tutaj nie mogę gdzieś zajść i coś zebrać? Oczywiście, że nie. 5 minut 18 sekund. No, rekordu czasu na pewno nie pobiję. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. O kurde. Nie gadajcie nawet, że tu były trzy. O Boże. To będzie serio hardcore. To będzie serio hardcore. Jeszcze raz. Szkoda, że tego nie mogę pominąć. Roger. We'll rendezvous at the meeting point. No dobra, teraz też mniej więcej wiem już, czego się mogę spodziewać. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj wiem już, w jaki sposób ominąć tą kobietę. Dokładnie, o to mi chodziło. Dobra, przynajmniej tego ominąłem jego mościa. Ładnie. Ciebie też dam radę spokojnie ominąć, wyminąć, tak jest. Przynajmniej te jest łatwo wyminąć, pajączki. Bez komentarza. Jeszcze pies mnie ugryzł, jak żeby inaczej. O w dupę. Czemu ja tak od razu nie zrobiłem za pierwszym razem? Dobre pytanie. Świetnie. Wiem, że tutaj powinienem się strzelać z nimi, zdaję sobie z tego sprawę, ale też dużo łatwiej czasem jest wyminąć danego przeciwnika. I szybciej przede wszystkim. I mimo tego, że nie muszę się jakoś specjalnie spieszyć i zdaję sobie z tego sprawę, to kurde, też nie chcę mi się ich wszystkich zabijać. Jeżeli rzeczywiście jest tutaj czas na górze ekranu, to oznacza tyle, że im szybciej to zrobimy, tym lepszy rating na koniec będziemy mieli. I podejrzewam, że ilość pokonanych wrogów tutaj nie ma zbyt dużego znaczenia. Te pieski akurat bym wyeliminował. Okej, dobra. Wszystkie trzy leżą. Żółte kosze, nie pomarańczowe. To nie ma jeszcze tragedii. Teraz tak, tutaj szybko bym wleciał. Zanim ten mnie dopadnie. Teraz tędy.
Nie, to było głupie. Za bardzo przekombinowałem. Przekombinowałem w tym momencie. Teraz to cholerne pomieszczenie. Mega ciężkie do ominięcia. Okej. Ładnie poszło. Czyli tak, następne pomieszczenie to jest pomieszczenie z pająkami. Też nie powinno być dużego problemu z ich ominięciem, w razie czego mam jeszcze apteczki dwie. Okej, okay, teraz. Mogło być lepiej. W tym momencie powolutku. Błagam. Odpuść, nie! Pierdziele. Szybko, 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 szybko. Dobra, teraz jak zrobić z tym tutaj porządek? Okej, okay. Trzy strzały na pewno wiedziałem, że wystarczą. Leć, leć, lecisz. I chyba tak samo to zrobię jak poprzednim razem, czyli poczekam po prostu. Sorry, odbiłem się. Poczekam po prostu, aż on przejdzie. Szkoda tylko, że nie mogę tego dobić, bo on potem mi przypierdzieli. O, nie przypierdzielił. Chciał, ale się mu nie udało. Myślę, że to jest najlepszy sposób tutaj, żeby zaoszczędzić amunicję i żeby właśnie się pozbyć tego przeciwnika. Zdało rezultat. Fuck. No nie gadaj. Co za gówno. W tym momencie szybko się oddalimy. Wiecie co, właściwie spróbujmy tak. Jak zobaczę, że podchodzą zbyt blisko mnie, to wtedy szybko zmienię broń. Okej, jeden mniej. No, to nie jest zła taktyka. Tak szczerze powiedziawszy. Fuck, na własne życzenie. Dobra. Na własne życzenie to zrobiłem, ale i tak miałem koszyn. Teraz mam koszyn żółte. I tak wtedy byłem w tragicznej sytuacji. Nie wiem, czy to mi zadaje damage, chyba zadaje. Teraz pan X jest tutaj do pominięcia. Oj, będzie ciężko z nim. Chociaż w sumie poprzednim razem naprawdę fajny sposób miałem na niego. Tak samo teraz postaram się to zrobić. Okej. Okay. Nie, on jest bardzo łatwy do pominięcia. Przynajmniej teraz. Z nimi też nie będzie dużego problemu. Okej. Okay. Ciebie tak dobijemy. +18. Okej. Okay. Nam już odpuścimy. I tak, teraz w tym pomieszczeniu będą likery. Przeszykuję sobie Magnuma. Przeszykuję Magnuma, bo... zrobimy taki myk. Co to miało być? Co to miało być? Czemu ten drugi strzał nie siadł? Nie ma przeciwników żadnych tutaj? Wow. To aż dziwne. Ho, ho, ho. No, pozdro 600 z takim koszym. Tamtego zdejmę stąd. Toż trochę to może potrwać.
Nie, było źle. Nawet szybko padł. Jeszcze jeden tutaj jest. Podejdę sobie już do niego. Niech tylko mi nie przywali, proszę. Nie przywali, wow. Kurde, nie wiem jak daleko on jest. No chyba blisko, o-o. Zdecydowanie blisko. Starczy. Tak? Tak, starczyło. Teraz w następnym pomieszczeniu jestem pewien, że są tam zombiaki i to masa zombiaków. Nawet to pomieszczenie, powiem wam, że pamiętam z dzieciństwa. O właśnie, kurde, to jest to. To jest to, o czym mówię. Masa, ale to masa zombie. Oj, nie fajnie gro. Oj, bardzo nie fajnie gro. Nie widzę tego ludziska. Jeszcze ktoś tutaj leży? Znaczy żyje? Chyba nie. Ktoś jest za mną, ale to już ci za mną mnie nie interesują. Okej, ludziska. Ostatnie pomieszczenie. Tak naprawdę. Tyle tylko, że tutaj... Tutaj mamy pana X-a. Jedna cała moja nadzieja to jest kurde w tym magnumie. Muszę tak mierzyć, bo jak auta im zadziała, to oznacza, że właśnie Mr. X już jest na horyzoncie. A wtedy nie pozostaje nic innego, jak tylko strzelać. Ej. Ej. Chyba to zrobiłem. Ty nie żyjesz, prawda? Już wolałem się upewnić. Chyba to zrobiłem, ludzie. Udało się. Lekko nie było. Pewnie otrzymam rangę D. Albo nawet E. Ale to będzie w pełni zasłużona ranga. Bo poszło mi tragicznie. Ale za drugim razem się udało. Agent survived and successfully obtained the G-Virus. The virus went into the hands of Umbrella. End of one nightmare, prelude to the another. Pięknie. Ranga D. Ani trochę nie jestem zaskoczony. Jeszcze to congratulations z dwoma wykrzyknikami, jakby nie wiem jak dobrze mi poszło, kiedy to poszło mi beznadziejnie. Ale grunge się udało. Powiem wam ludziska, że za tofu biorę się następnego dnia. Ten tryb nie jest dla ludzi o słabych nerwach, mówię wam serio. To co tutaj się dzieje to jest istna masakra. Może ja go odpalę, tak żebyście właśnie go byli w stanie zobaczyć sami. Nagrywam to po prostu kolejnego dnia, bo poprzedniego dnia nie podałem. Obejrzałem jeszcze dwa filmiki z tego trybu.
I wiem, że jest, że będzie bardzo ciężko to przejść w taki sposób, jak osoba na filmiku zdała to ukończyć, ale no muszę się wzorować na czymś, bo po prostu jest to naprawdę mega ciężki tryb do ukończenia. Ciężki jest z racji tego, że mamy tutaj tylko i wyłącznie nożyk dostępny. No na szczęście mamy też leczenie. Osoba, którą oglądałem, właściwie dwie osoby, które oglądałem, przeszły ten tryb bez odniesionych obrażeń. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Wątpię, że się mi uda tak to przejść wręcz. Nawet jestem pewny, że się nie uda tego przejść w ten sposób. Nawet, kurde, nie wiem, czy mi się w ogóle uda to przejść. Od tego trzeba zacząć. Ale no trzeba w końcu się wziąć za to i spróbować. Podejrzewam, że pierwsze próby będą naprawdę żałosne w moim wykonaniu. Ale zobaczymy. Pięknie, dobrze idzie. Już początek zepsułem. Serio, już zepsułem ten początek. O masakra. Czekajcie, ale może jeszcze coś z tego będzie potem. Będziemy próbować, no. Skoro osobie na nagraniu udało się to ukończyć bez odniesionych obrażeń, to kto wie, może mi się uda to przejść z odniesionymi obrażeniami, prawda? Grunt, żeby to po prostu ukończyć. Mam gdzieś jakiś rating tutaj. Dobra, teraz się fajnie to ustawiło. Teraz pieski będą. Okej, psy też ładnie ominąłem. W tym momencie ciebie, tak. O, pięknie. No, na razie idzie. To pierwsze pomieszczenie było tak naprawdę najgorsze w moim wykonaniu, ale teraz... Teraz jest naprawdę git. Wiadomo, że im dłużej będę grał ten tryb, tym potem lepiej to będzie wychodzić. To się nie da ukryć. Najgorsze są te początki. Ja też oczywiście wczorajszego dnia, jeszcze jak byłem zaraz po przejściu The Force Survivor, to odpaliłem sobie ten tryb parę razy, ale zwątpiłem. Nawet wam tego nie będę pokazywał. Jeszcze troszkę powkurzałem i... No nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu, żebym wam to pokazywał, bo to były żałosne podejścia. W każdym razie tutaj wreszcie coś może osiągnę w tym trybie. O nie! Zepsułem to strasznie. Ale też jeszcze nie ma tragedii. Okej. To było jedno z trudniejszych pomieszczeń, ale nie najtrudniejsze. Będzie jeszcze trudniejsze pomieszczenie. Dalej mam fine. Kurde, czyżby mi się to udało za pierwszym razem dzisiaj? Jeśli tak, to będę naprawdę w niesamowitym szoku. Ale właśnie, teraz pajączki. O! Też dobrze wyszło. Tutaj na pełnej biegniemy, nie ma co się nawet srać. Tutaj blisko prawej strony, o nie, już to zepsułem. Zepsułem to, bo za bardzo poszedłem tam w stronę okna. Ale no, jeszcze nie ma źle. Dalej fajny, what the hell? O nie. Przesuń się. O Boże, nie. Co? Nie gadajcie, że to jest takie proste tutaj. O, pięknie. What? O nie, proszę. Teraz mam już koszyn, także weźmy sobie tą. Ja pierdzielę, nie. Błagam. Nie teraz, kiedy już jestem tak blisko. Koszyn, fuck. Tutaj na niego poczekam. Wolę go ominąć na bezpiecznego. Świetnie. To pomieszczenie akurat jest mega banalne. Wystarczy być cierpliwym. Teraz wy... O nie. Okej. Tędy. Nie sądziłem, że będziesz tak blisko mnie. Szlak by cię trafił. Dobra, myślę, że nie ma co zlekać. Weźmy od razu tą roślinkę. I
Jezus Maria, nie, 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 biegnij, błagam cię, nie. Kurde. O Boże drogi. Szkoda słów, tragicznie mi to poszło tutaj. Przynajmniej to dałem radę wyminąć. Teraz ciebie jakoś trzeba ominąć. O nie! To jest jedno z trudniejszych pomieszczeń. Chyba nawet najtrudniejsze bym powiedział. Zresztą ja czegoś takiego nie mówiłem poprzednio. O Boże drogi. Dobra, już mam koszy czerwone. Już mam koszy czerwone, to jest pozamiatane. Czy koszy czerwone, co ja gadam? Danger mam. Jedno pomieszczenie. To z tymi likerami. Gdybym tam nie odniósł damage'a, to byłoby lepiej. Dobra, ludziska, zrobiłem tutaj cięcie. Sprawa wygląda tak, że jeszcze poza tamtą jedną próbą miałem 3 albo 4 kolejne próby. Z lepszym lub gorszym skutkiem mi one wychodziły. No ale oczywiście nie udało mi się ukończyć tego trybu. Tam chyba przy przedostatniej próbie już się wkurzałem, przestałem w ogóle się odzwać do mikrofonu. No wiadomo jak to jest w nerwach, no nie? Potem stwierdziłem, że sobie zagram właśnie ten tryb. Raz jeszcze, tylko że też z wyłączoną kamerką, gdzie nie będę w ogóle siadzał do mikrofonu i stwierdziłem, że po prostu sobie dograłem głos. I to jest właśnie ta próba, ta pierwsza próba z wyłączoną kamerką, która od razu mi się udała. Wiem, że pewnie nie będziecie mi chcieli w to wierzyć, bo jest to dosyć dziwne, że tak szybko mi się udało. No ale legitnie, to jest finalnie chyba piąta próba dzisiejszego dnia. Wczoraj miałem kilka prób, nie powiem wam ile, ale miałem kilka prób wczorajszego dnia. Mało tych prób było, bo były one beznadziejne. W każdym razie dzisiejszego dnia to jest piąta próba, pierwsza próba bez kamerki, bez mikrofonu, no i siadło mi to. Więc dlatego teraz dogrywam ten dźwięk. Tutaj już na samym początku oczywiście zostałem znowu zraniony przez tą kobietę zombie, ale na szczęście nie było to jakieś fatalne w skutkach. Zresztą nie chcę tutaj spoilerować jakoś, co się dalej wydarzy, ale skoro właśnie dogrywałem komentarz, to nawet nie muszę ukrywać tego, że ta próba jest próbą, która się udała. I o dziwo, nie jest ta próba aż tak zła. Jasne, przyjąłem damage i to nie jeden raz tutaj przyjąłem ten damage, ale no serio, ta próba... Mogę powiedzieć szczerze, że jestem z niej dumny. Nie sądziłem, że aż tak dobrze mi pójdzie ten tryb, ale... Wiecie, tu jest tak, że albo idzie wam ten tryb bardzo dobrze, albo idzie wam po prostu on dobrze, albo idzie wam beznadziejnie i przegrywacie. Macie tylko tutaj dwie te zielone roślinki. Co oznacza tyle, że jak się wam nie uda coś... No to już tracicie od razu jedno z dwóch leczeń. No chyba, że właśnie wiecie, tam raz zostaniecie ugryzieni przez zombiaka, no to jeszcze pół biedy. Ale mówię tutaj o sytuacji tak jak była sytuacja z likerem w tej próbie, którą wam pokazałem. Gdzie ten liker praktycznie zjadł mi całe życie, straciłem przez to kolejną roślinkę, no i byłem praktycznie w dupie wtedy. No a tutaj na szczęście jako tako mi to wszystko wyszło i super, bo bałem się mocno tego trybu właśnie, bałem się, że nie uda mi się go grać. A jednak jak widzicie, jakoś podawałem. Nie wiem, za bardzo nie przepadam za komentowaniem czegoś, co już ogrywałem. Nie przepadam za dogrywaniem komentarza, wiecie, także tutaj... Może to tak dziwnie brzmieć po prostu, jak się do was odzywam, kiedy już ten gameplay leci w tle, bo za bardzo też nie wiem, co ja mam gadać. Nie lubię po prostu komentować tego, co się dzieje na ekranie do takiego stopnia hardkorowego, jak jest w tym momencie, prawda? Co innego jest grać i komentować to, a co innego jest oglądać i komentować to, co się ogląda. Także ludziska, myślę, że was chyba tutaj zostawię już z tym filmikiem do samego końca. Wiem, że jeszcze ten materiał troszkę trwa, chociaż nie, dobra, tofu sobie zobaczymy razem do końca. Potem jeszcze po tofu właśnie galerię wam pokazuję i tam już właśnie nie będę tego komentował. Galerię też nie pokazuję jakoś bardzo długo, bo w sumie szybko przez nią przechodzę. Tak by każdy sobie w razie czego zapauzował w danym momencie, gdyby chciał się przyjrzeć jakiemuś koncept artowi albo czemuś.
Także tam na pewno nie będę nic komentował, ale tutaj jeszcze z wami zostanę. To pomieszczenie z Mr. X-em byłoby o wiele trudniejsze, gdyby to był Resident Evil 3, a gdyby tutaj był Nemesis, bo on to by nas mógł dojechać w ciągu chwili, a Mr. X to się rusza jak mucha w smole, więc problemu nie było. Tutaj też ładnie udało mi się wymnąć tamte zombiaki, tego tak samo, a dupa tam, nie wyminąłem go jednak, nieważne. Myślę, że go wyminąłem. Ostatnie pomieszczenie z tymi, z tą kupą zombiaków właściwie poszło mi nawet spoko, bo tylko, a zresztą zobaczycie co się tam stało, ale w miarę spokoń poszło, tutaj byłem przerażony, tutaj już sobie myślę, nie, GG. Ale jak zobaczyłem, że na szczęście udało się mi uciec stamtąd, no to już byłem pełen nadziei. To ja jeszcze życie sprawdziłem za chwileczkę. O właśnie, sprawdziłem i rzeczywiście był fajny, więc aż mi ulżyło wtedy. I tutaj naprawdę już tak... Nie chcę mówić, że wiedziałem, że się mi uda, ale po prostu... Po prostu miałem takie przeświadczenie, że jak niczego nie odwalę, no to ta próba będzie próbą udaną. Jedne czego się bałem to właśnie tych dwóch kolejnych pomieszczeń, bo tutaj jest masa zombiaków. I to pomieszczenie tutaj, to już było pomieszczeniem, gdzie... Pomieszczeniem, w którym naprawdę miałem taką schizę, że to jest koniec. Zobaczcie, co się tutaj stało. Tutaj ugryziony. Teraz ugryziony, znowu się myślę, nie, to jest koniec. Już tutaj właśnie byłem pewny, że będę miał na pomarańczowo koszyn, ale jeszcze nie miałem. Miałem tylko na żółto i jeszcze właśnie to leczenie zanadrzu. Tutaj stwierdziłem, że zrobię coś takiego. Odepchnąłem wszystkie te zombiaki, poleciałem na pałę. I jako tako to wyszło. I teraz właśnie Mr. X. Bałem się tylko, że on mnie jakoś zablokuje tutaj. Że wiecie, walnie mnie potem kolejny raz, że nie dam rady go ominąć. Całe szczęście uderzył mnie raz, a potem miał tą animację pieprznięcia mnie młotem. No i całe szczęście udało się go wyminąć. Także... Chciałem już powiedzieć, że totalny fart, ale nie. To był totalny skill. Nie żaden fart. Nie, no oczywiście bekę cisnę. To był jak najbardziej fart. Te napisy tutaj są oczywiście tymi samymi napisami, które były w The Fourth Survivor, no bo wiadomo, że to jest dokładnie ten sam scenariusz, tyle tylko, że kilka poziomów trudniejszy. No jak widać, tofu przeszedł przez takie piekło tylko po to, żeby potem skończyć w zupie. Oj, biedny. Ale zobaczcie to, ranga S. No i tego też się kompletnie spodziewałem. Szczególnie po tym, że The Force Survivor przeszedłem z rangą D. Tylko, że tam też nie miałem żadnego specjalnego przygotowania wcześniej. Także tamto mi poszło gorzej. Aha, no tutaj do tofu się przygotowałem oglądając te filmiki. Także udało mi się to w miarę szybko. I tak jestem naprawdę przeszczęśliwy, że się w ogóle to udało przejść. Z tofu też jest taki mankament, że jeżeli... Że tutaj trzeba się postarać, żeby mieć tą rangę gorszą niż S lub A, bo wydaje mi się, że jest dużo prostsze to takie przebiegnięcie, jak ja to przebiegałem tak na szybkości, bo często właśnie w ten sposób enemy placement był naprawdę idealny do takiego speedruna. Gdybym tutaj zwlekał, to tylko bym sobie utrudniał sprawę, a chyba tylko i wyłącznie czas jest tutaj kluczowy. W każdym razie, teraz wam pokazuję już tą galerię, także ludziska, ja się z wami będę żegnał. Jeżeli wam się ten materiał podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba. Tutaj, jeżeli byście się chcieli przypatrzeć jakiemuś zdjęciu, jakiemuś konceptartowi, to po prostu sobie zapodujcie filmik. No i co? W następnej kolejności będziemy się brali za Extreme Battle Mode. Ten tryb, powiem wam, że pierwszy raz w życiu go będę odpalał razem z wami. Nigdy wcześniej go nie ogrywałem, więc może być ciekawie. A przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie ciekawie. I oby nie było zbyt trudno. No nic, ludziska. Raz jeszcze dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.